Cześć! W tym odcinku zobaczycie, jak skonfigurować modem ZTE MF286 do połączenia z internetem. Zaczynajmy! Rozpoczynamy od włożenia karty SIM. Wsuwamy ją do momentu, kiedy usłyszymy kliknięcie. W zestawie znajdziemy akumulator, który możemy włożyć do routera. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z internetu tam, gdzie nie mamy dostępu do prądu. Podłączamy zasilacz i włączamy router. Uruchomienie urządzenia może potrwać około minuty. Komputer możemy podłączyć za pomocą przewodu z zestawu lub przez Wi-Fi. Ja pokażę, jak połączyć go przez Wi-Fi. Na spodzie routera znajduje się naklejka, na której sprawdzamy nazwę sieci, Wi-Fi i hasło. W komputerze wybieramy tę nazwę i wpisujemy to hasło. Po chwili komputer połączy nam się z modemem. Następnie otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres strony konfiguracyjnej 192.168.0.1. W prawym górnym rogu wybieramy język menu. Ja wybieram polski. Wpisujemy hasło admin i logujemy się. Teraz wpisujemy kod PIN do karty SIM i klikamy Zastosuj. Pole Zapisz PIN pozostawiamy zaznaczone, by po restarcie urządzenia nie trzeba było go ponownie wpisywać. Za chwilę modem połączy się z internetem. W tym odcinku to wszystko. Jeśli masz pytania, zadaj je na forum Nasz Orange. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć! Dziś zobaczycie, jak skonfigurować modem ZTE MF286 do połączenia z internetem. Zaczynajmy, proszę. Na spodzie routera, i co biorę? Router? No i tak, jakiś taki ruch taki jest. No dobra, już większość, nie? Ja pokażę, jak połączyć go przez Wi-Fi. Już. Ja pokażę, jak połączyć go przez Wi-Fi. Na spodzie routera znajduje się... W komputerze wybieramy tę nazwę. Jeśli masz pytania, zadaj na forum Nasz Orange. Dziękuję i do zobaczenia.